promocja szkół w arenie zawodów. Seniorzy na scenie, czyli Topiewska Jesień Teatralna. Poznań i powiat poznański potrzebują zawodowców. Liczba ofert pracy przerasta liczbę bezrobotnych, dlatego zawodowcom należy się szacun. To hasło kampanii promującej szkolnictwo zawodowe. Zaczynaliśmy od promocji szkół, które kształcą zawodowo, ale potem wspólnie z miastem Poznań doszliśmy do wniosku, że trzeba przeprowadzić kampanię społeczną Szacun dla zawodowców, gdzie będziemy wspólnie, jak widać bez nas szkół, promować niektóre zawody. Pokazywać, że jest to atrakcyjne, że jest to ciekawe. Jednym z elementów kampanii jest arena zawodów. W poznańskiej hali Arena rozstawiono kilkadziesiąt stoisk prezentujących konkretne zawody bez podziału na szkoły. Ciekawe prezentacje przygotowali wspólnie uczniowie szkół z Poznania i powiatu poznańskiego. Wśród hotelarzy znaleźli się uczniowie wodziczki z Mosiny. W naszej szkole jest dużo praktyk zagranicznych, gdzie możemy wyjechać i się edukować bardziej za granicą. Możemy poznawać dużo różnych języków innych. Mamy rozszerzony teraz niemiecki, bo wyjeżdżamy do Berlina w lutym. No i ogólnie zachęcam wszystkich, żeby przyszli na hotelarstwo, bo to jest zawód, gdzie możemy poznać dużo ludzi. Zespół szkół w Rokietnicy szkoli między innymi architektów krajobrazu. Projektujemy ogrody i nie tylko ogrody, bo projektujemy również parki i place zabaw i uważam, że ten kierunek jest bardzo przyszłościowy. A zachęcam ludzi po prostu opowiadając o tym, na czym polega ten zawód. Jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy to informatyk. Można go zdobyć w Swarzędzkiej Jedynce. Urządzenia, którymi się zajmujemy, programowanie, nasze hobby, czyli w tym momencie, tym co się w tym momencie tu prezentujemy, czyli programowanie robotów, ogólnie robotyka związana z naszym zawodem, naszą przyszłością, na przykład nasza szkoła ma w tym momencie umowę z Volkswagenem, ze względu na to, że jesteśmy z Swarzędza, to mamy naprawdę duże możliwości. Pracowników brakuje też w logistyce, poligrafii i budowlance. Zarówno w powiecie poznańskim, jak i w mieście Poznań budują się nowe osiedla, ale budują się też nowe przedsiębiorstwa. Budujemy też nowe drogi. W związku z tym te wszystkie zawody, które są potrzebne przy tworzeniu nowych inwestycji w aglomeracji poznańskiej, są niezmiernie poszukiwane. Arenę zawodów odwiedziło kilka tysięcy uczniów. Organizatorzy zadbali, by młodzież się nie nudziła, przygotowując liczne konkursy i występy. Odmładzają się. Jakaś magiczna siła jest w tych przedstawieniach. Żyją tym, co robią, wcielają się w te postaci. Myślę, że to im daje jakiegoś powera do życia w takiej szarej rzeczywistości. Tak na seniorów działa magia teatru. Grupy teatralne działają przy domach, stowarzyszeniach i instytucjach opiekujących się osobami starszymi. Co roku spotykają się w Konarzewie na Dopiewskiej Jesieni Teatralnej. Jest to wspaniała forma integracji ludzi starszych. Często też, i to kolejny powód, jest tak, że ludzie w tym dorosłym wieku realizują nieraz swoje pasje z okresu młodzieńczego, ale najważniejszą sprawą jest integracja i to, że mogą wspólnie być i bawić się. Podczas przeglądu wystąpiło 9 grup teatralnych z całej Wielkopolski. Nie mogło wśród nich zabraknąć aktorów z powiatu poznańskiego. Zespół z Domu Pomocy w Lisówkach wystawił spektakl o czarownicy przenoszącej widzów w czasie i przestrzeni. Publiczne wystąpienie to dla seniorów wielkie przeżycie. Ja jestem bardzo zadowolona, jestem po prostu luźna, spokojna, wesoła przez to, że mogę dać coś od siebie. Już samo przygotowanie spektaklu dostarcza sporo emocji i radości. Przygotowujemy się pod względem stroi, dekoracji nam potrzebnych do przedstawienia. No i seniorzy spotykają się na zajęciach teatralnych co tydzień i na tych właśnie zajęciach przygotowujemy każde przedstawienie, a mamy ich w zanadrzu dużo. Gdyby nie ten dom, to ja bym siedziała w domu w swoim, bo lubię to. Lubię, no już ze względu na mój wiek już trudno mi jest tak, ale zawsze był teatr moim ukochanym teatrem i lubię recytować wiersze bardzo. Drzwi się otworzyły z trzaskiem. Wleciał diabeł z wielkim wrzaskiem. Jo, Twardziocha, witaj, brachu! Efektem pracy seniorów z Buku była współczesna wersja pani Twardowskiej Adama Mickiewicza.
Żołnierzowi, co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca, siwisnął szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na scenie Centrum Kultury w Konarzewie wystąpiły m.in. grupy z Poznania, Przeźmierowa i Stęszewa. Patronat nad imprezą objął starosta poznański. Starosta poznański i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na drugi dzień organizacji pozarządowych w powiecie poznańskim. W programie m.in. panele dyskusyjne dotyczące ekonomii społecznej, kultury i regionalizmu, rekreacji i sportu. Początek spotkania w poznańskim hotelu Sheraton we wtorek 5 grudnia o godzinie 15.15. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są pod adresem e-mail pozytek@powiat.poznan.pl.